Pani Doroto, co chciałaby Pani dla siebie zrobić? Moim największym problemem jest utrata jędrności skóry, co manifestuje się między innymi właśnie tutaj zwiotczałymi troszeczkę ustami. I też tutaj w okolicach brody widoczne są takie różne małe, drobne brusty. Jeżeli zależy Pani na efekcie od razu w dniu dzisiejszym i zależy Pani na okolicy ust, to proponuję bardzo delikatnie wypełnić usta kwasem hialuronowym. Ten zabieg da Pani większe nawilżenie i one będą bardziej wypełnione, nie będzie tych zmarszczek na ustach. Dzisiaj zależy Pani na tym, żeby poprawić okolicę ust i wokół ust, dlatego też bardzo delikatnie je nawilżę. To będzie taki efekt niewielkiego powiększenia ust, żeby się czuła Pani z tym komfortowo i dobrze, oraz będę chciała uzupełnić tą okolicę pod kącikami, żebyśmy nie miały tak zwanej marionetki, czyli takich cieni od kącika do dołu żuchwy. Doroto, wykonałam zabieg bardzo dyskretnego powiększenia ust. Bardzo proszę ocenić wynik. Jestem mile zaskoczona, bo oczekiwałam, że będzie to zabieg bardziej bolesny. Natomiast okazuje się, że jest to zabieg bardzo komfortowy. Pewnie na efekty przyjdzie czekać jeszcze jakiś czas na pełny efekt, więc w tej chwili to widzę, że usta wyglądają naturalnie. Nie uzyskałyśmy efektu, o który się bardzo bałam, tych rybich ust. No, są powiększone, nawilżone i są w porządku. Efekt ten utrzyma się około roku.